Siemaneczko, ja jestem NadWings, a w tym poradniku dowiesz się, jak zbudować najpotężniejszy build pod Magic Find w Diablo 2 Resurrected. Jest to najlepsza, najszybsza postać, która znajduje przedmioty najlepiej wśród wszystkich możliwych postaci z każdym możliwym ekipunkiem. Lepiej od Soso na Blizzard, lepiej od Hammerdina, Paladyna, a jest to zdecydowanie postać warta uwagi w kontekście znajdywania magicznych przedmiotów. Także jeżeli film się spodobał, pewnie się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś dzwoneczek, wtedy żaden kolejny filmik, materiał z D2R Ciebie nie ominie. Do dzieła! Statystyki, siła oraz zręczność pod najbardziej wymagające tych statystyk przedmioty. Czym mniej, tym lepiej, tym więcej możemy wpompować w Vitality, które jest dla nas najważniejsze. Jeżeli chodzi o skille, jeden punkt w Bash, jeden punkt w Stun, jeden punkt w Concentrate na dojście do naszego głównego skilla, którym będziemy się posługiwać, czyli Berserk. Jest nasz główny atak, ponieważ jesteśmy Pitzerkerami, czyli poszukiwaczami magicznych przymiotów za pomocą Berserka. Tutaj ta umiejętność pozwala nam konwertować nasze obrażenia w magiczne obrażenia, co skutecznie poszerza nasze horyzonty na piekle, gdyż nie musimy bać się o niewrażliwości na fizyczne ataki, na ogień, na błyskawice, na zimno, na trucizny, a magicznych niewrażliwości w tej grze jest najmniej, więc jesteśmy bezpieczni. Combat Masteries. Pod naszą specjalizację, w moim przypadku są to miecze, w twoim może być coś innego, jednak ja polecam iść sobie w mieczyki standardowo. Increase Stamina, Increase Speed, Ion Skin oraz Natural Resistance po jednym punkcie. Więcej nie trzeba, resztę zostanie podniesiona z naszych innych przedmiotów. Warcries, i tutaj zaczyna się zabawa. Na pewno Maximum w Howl, czyli tym będziemy sobie firować, będziemy straszyć potwory. To daje nam bezpieczeństwo, to daje nam lepszy przesiew tych potworów, które nas nie interesują, w stosunku do tych, które interesują, czyli unikaty oraz czempioni. Zaraz zobaczysz na prezentacji, jak to działa fantastycznie, czyli tutaj Maximum, po tym Howl, jest to synergia do naszego Berserka, daje nam więcej obrażeń od magii. Dodatkowo Shout na początek, jak sobie będziemy spacerować, na początek jeden punkt, zostawimy tego Shouta na końcu i opowiem dalej o nim. Maximum Battle Orders, czyli okrzyk zwiększający nasze życie, manę oraz staminę, czyli max, bardzo, bardzo potrzebne. I jeden punkt Battle Command. Następnie jeden punkt w Find Potion na dojście do Find Item. I Find Item jest to nasz trzeci podstawowy skill, który powoduje, że ten build jest taki potężny. Daje on nam szansę, w moim przypadku na 26 poziomie, 47% szans na dodatkowo jeszcze jedno losowanie przedmiotów z potworów. Losowanie, które będzie polegało na jeszcze jednokrotnym zaaplikowaniu mojego Magic Finda przez przedmioty, czyli tak jakbyśmy mniej więcej, albo dokładnie, działa to w taki sposób, że symuluje zabicie potwora jeszcze raz. Dlatego właśnie, biorąc pod uwagę szybkość zabijania elit oraz czempionów oraz biorąc pod uwagę to, że możemy wylosować i to mamy dużą szansę na to, bo około 50%, jeszcze raz loot z potwora, jest to najlepszy Magic Findowy build w tej grze. Także będzie nasz główny skill, który będziemy używać na każdym czempionie, na każdym unikacie. I moja rekomendacja jest taka. Nie musimy maksować. Spójrzmy na to, ile dostajemy procent za każdym użytym punktem. Jeżeli mamy przedmioty, które dają nam bardzo dużo umiejętności dodatkowych, do ogólnie naszych skilli, no to maksowanie nie będzie najskuteczniejsze dla nas. Dlaczego? Dlatego, że coraz mniej będziemy uzyskiwać tej szansy na znalezienie przedmiotów, więc ja polecam 3, 4, 5 punkcików, dodatkowo plus około 5 punktów z 6, 7, 8 z naszego ekwipunku, w zależności jaki będziemy miał ekwipunek, tyle wystarczy. Całą resztę najlepiej zainwestować w Shout, czyli w kolejną, tutaj po pierwsze fajny defensywny bonus, kolejny okrzyk, którego będziemy używać, a dodatkowo jest to kolejna, druga synergia do naszego berserka, czyli będziemy szybciej zabijać. Lepiej już tutaj stracić ten 1% na Find Itemie, lepiej
mieć 1% mniej na wylosowanie tych zwłok, co jest naprawdę bardzo małe, i zadawać więcej obrażeń. To jest moja rekomendacja. Możesz sobie maksować finite'em, jeżeli chcesz, nie ma problemu. Ja robię to w taki sposób, że wolę więcej zainwestować punkty w shout, w moim przypadku 16 punktów shout i 5 punktów finite'em. Okej, okay, przedmioty. Przedmioty. A bronie. Żal w main handzie, czyli w tym, na tym slocie, dlatego że nasz berserk będzie korzystał właśnie z main handu jako głównego źródła damage'a. Więc w main handzie Griff, więc to jest potężna broń, wymaga runy Lo, niestety jest to high runa, ale jest to broń, która zapewni nam potężne, niesamowite obrażenia i jest to wymagane. Na offhandzie najbogatsza wersja, kryształowy miecz, Faceblade z 6 istami, Dimensional Shard może być, ale lepiej Faceblade z 6 istami, 180% Magic Findu, ewentualnie Alibaba z 2 istami, również bardzo, bardzo dobry wybór, ewentualnie legendarny już sztylet Mewa. Jak zdobyć Mewę? Sztylecik jest na bodajże wymagany 3 poziom, jest on dostępny już na normalu i bardzo, bardzo łatwo. No, jest sposób, żeby go, jest bardzo łatwy sposób, żeby go zdobyć z hazardu. Tutaj odnoszę się do mojego poradnika na temat właśnie hazardu w Diablo 2 i tam właśnie w tym filmiku tłumaczę, jak zdobyć Mewę. Więc zapraszam serdecznie, Mewa daje 100% większego Magic Findu, do tego możemy dołożyć sobie Sokecik, Ista, no i będzie już miała 130, więc to też jest jakaś ewentualność. Na Switchu Wizard Spike razy 2 koniecznie, dlatego że daje on 50% FCR, czyli szybszego rzucania czarów, w jednej i w drugiej równa się 100%. Dlaczego to jest dla nas ważne? Ponieważ będziemy się teleportować. Potrzebujemy 105%, potrzebujemy przebić próg 105% FCR, czyli szybszego rzucania zaklęć. Wtedy będziemy teleportować się szybciej, ponieważ naszą główną zbroją jest Enigma. Nie jest to tani build, oczywiście, że nie. Nie jest to budżetowy build. Żeby Pizzerket był mega efektywny, Enigma jest wymagana. Oczywiście możemy sobie zrobić takiego Pizzerkera w tańszej wersji, jednak skuteczność będzie dużo, dużo niższa, no nie? Jak najbardziej. W tym buildzie jest to coś, na co zwracam uwagę. Jeżeli nie będziesz używał Enigmy, jeżeli nie masz Enigmy, to w takim razie Wizard Spike'i nie będą Ci potrzebne. Możesz na przykład sobie wziąć jakieś bronie, które zboostują Twoje okrzyki wojenne, które na przykład spowodują, że dostaniesz więcej z buffów. Czyli na przykład 2 harpuny, które dodadzą Ci plus 3 do okrzyków, albo na przykład, czyli w sumie plus 6, switchujesz sobie na te harpuny, drzesz się, dostajesz więcej buffów z Battle Commands, Battle Orders i z Shouta oczywiście i potem switchujesz na swoje główne bronie. No nie? Jeżeli grasz na Enigmę, na switchu Wizard Spike'i. Naszym głównym progiem, który musimy przebić, jest 105% FCR. To jest różnica między 105% a poprzednim progiem. Tutaj mamy 105%. A tu mamy... poprzedni. Więc jest to ogromna, ogromna różnica. I jest dosyć prosta do przebicia. Tak jak mówię, 2 Wizard Spike'i to jest 100% i jeden pierścień, który daje nam 10% FCR. Mamy 110%, jesteśmy szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Dodatkowo oprócz Enigmy, oprócz tych broni, Shaco. Shaco, Socket. Możemy sobie w nim zrobić perfekcyjny topaz albo ist na bogato, ale topaz wystarczy. Z broni High Lord Wrath wystarczy, wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo fajny amulet, zwiększający nasz attack speed, który naprawdę dużo nam daje, przyspiesza farmę. Możemy oczywiście wziąć sobie jakiś amulet, który da nam Magic Findu więcej, jednak wydaje mi się, że te 20, 30 albo 40%, które uzyskalibyśmy z amuletu z Magic Findem, jednak biorąc pod uwagę efektywność, szybkość farmienia, lepszy będzie dla nas szybszy attack speed, wtedy będziemy zabijać trochę szybciej, no nie? Więc to podkręć naszą farmę. Buty, War Travelery, Magic Find, Glavesy, Chance Guardsy, Magic Find, dodatko drugi ring to będzie Nagle Ring do Magic Findu, do skuteczności ataku i Gold Wrap jako pas. Jeżeli chodzi o drugi zestaw, jest to ogólnie zestaw, który nie bierze pod uwagę, nie można zamrozić. Tutaj w tym zestawie nas można zamrozić, jeżeli farmimy na przykład czeluść. Czyli jeżeli farmimy czeluść, jeżeli farmimy Sanktuarium Chaosu, inne miejsca, w których możemy być zamrożeni, możemy chcieć sobie
załatwić coś, co zapobiegnie zamrożeniom. Czyli na przykład Ravenfrost Ring zamiast Nagela sobie kładziemy tutaj. Może być, dodatkowo daje nam fajny bonus do attack ratingu. Dodatkowo może być to Pastrangola, który zastępujemy sobie za Goldrapa. Tracimy trochę MMFA, ale jest ok. Ewentualnie runę Charm, która jest dosyć tanią runą na Battle.necie. No ale piekielnie rzadką do zdobycia na single playerze, bo to druga najrzadsza runa. Do tutaj Shaco i też jest ok. Jeżeli farmimy, powiedzmy, Piddleskina albo farmimy Trash Socketa, to nie musimy się przejmować zamrożeniem. Jeżeli farmimy The Pit, też nie musimy. Jest to nasz komfort gry i decyzja leży po naszej stronie. Talizmany. Oczywiście najfajniej by było Hellfire Torch, Anihilus, wiadomka, dlaczego by nie. Dodatkowo talizmany, skillery możemy pakować do combat skills, czyli te, które zwiększą jeszcze bardziej obrażenia od berserka. Fortuna Gida, która zwiększy nasz Magic Find i pakujemy malutkie talizmany do Magic Findu najlepiej, jeżeli chodzi o naszego Merca. Najemnik z aurą mocy. Pamiętajmy, nie używamy świętego chłodu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zwłoki nam się rozpuszczą, to nie będziemy mogli ich przeczesać znalezieniem przedmiotu. Więc absolutny zakaz używania świętego chłodu na tej postaci. Na tej postaci Merc z drugiego aktu na koszmarze z aurą mocą będzie świetny. Broń, insight, najlepiej w czymś dobrym, fajnej bazie z piekła, która ma duży damage. W moim przypadku Colossus Vulch, CV-ka, najfajniej jakby była eteryczna jeszcze większy damage, może być Thresher, mogą być inne bazy. No nie? Ważne, żeby były z piekła i jak największy damage, jaki potrafimy krzesać. Inside, dlatego że medytacja regeneruje nam manę, a będziemy się dosyć dużo teleportować. Do tego Fortitude, najlepiej w eterycznej zbroi, może być również Treachery, czyli zdrada. Fantastyczne wybory, może być Shaft Stop, więc coś, co daje nam dużo redukcji obrażeń, odporności, dużo armora, życie i tak dalej. Ja kochałem Andalus Visage najlepiej. Możemy tutaj soketować runę Ral, która zbalansuje nam nasze odporności na ogień, znaczy jego odporność na ogień, bo Andalus Visage odbiera troszeczkę odporności na ogień, nieznacznie, ale jednak boli czasami. Może być to korona złodziei, może być to setowy hełm Talerasy, który ma wykładanie życia. Może być to zwykła obręcz z wykładaniem życia z jakimś soketem. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o build, jest on rewelacyjny. Idziemy do prezentacji buildu, pokażę, jak to działa, jak gramy. Powiedzmy, że idę sobie farmić czeluść, no nie? Wskakuję sobie na WPK, najpierw bufujemy się. Cyk, proszę bardzo, switchuję się na Wizard Spike'i, czyli mam 105 FCR i szukam paka. Chodzę od paka do paka, w ogóle się nie przejmuję małymi potworkami takimi jak te. Nie interesuje mnie to w ogóle, totalnie. Ja idę tylko i wyłącznie po głowę. O, proszę bardzo, mamy czempionów, super, switchuję. Używam haula, żeby tutaj zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz zfirować, odstraszyć wszystkie niepotrzebne potwory, a czempioni i elity zabijam. Więc zrobimy to jeszcze raz. TP, 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 szukajmy czegoś fajnego. Widzerker jest świetny. O, proszę bardzo, mamy tutaj elitarny paczek, firuję i jadę sobie, boom. Dodatkowo na trupie używam właśnie find item, udało się, dostałem drugi raz loot, drugi raz było losowanie z tego potwora, bierze to pod uwagę mój Magic Find, który w tym momencie jest na poziomie 505%, czyli nie jest źle, to jest bardzo, bardzo słuszny Magic Find. No i tak właśnie gram, jeden run może trwać 30 sekund, coś takiego, jeżeli nabierzecie wprawy, to naprawdę run 30-40 sekund jak najbardziej. Proszę bardzo, wypolowuję i dobijam, dziękuję. Find item. I jeszcze raz się udało. Wypadło. I świetnie. I idę sobie na drugi levelek. Cyk. Proszę bardzo. I jeszcze raz. I jeszcze raz. To odpolowuję. Cały krab odpolowuję. Szukam. Jest elitka. Pięknie. Dobijamy. Proszę bardzo. Find item. Cyk. I tak cały czas. O, kolejna elitka. Fik. Find item. Nie udało się tym razem. 47%, ale nic. I nowa gra, i nowa gra. Jest to zdecydowanie najlepszy build w tej grze do Magic Findowania. Nie jest on najtańszy,
Oczywiście nie jest on najtańszy, ale jest on najlepszy. Pamiętajmy o tym main handzie. Popatrzcie na mój. Pamiętajmy o tym, żeby ta broń, która ma najwięcej obrażenia, to ten griff, ewentualnie jakaś inna budżetowa, którą sobie wybierzemy, żeby miała ona. Żeby ona była w main handzie w lewej ręce. Popatrzmy, co się stanie, jeżeli zmienię sobie tą broń. Na przykład przełożę. Popatrzmy na mój damage. 1,3k do 1,6k. Przekładankę robię. 900 do 1200. Także to ma znaczenie, w której ręce mamy naszą broń i układamy ją w main handzie. Także, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli masz jakieś pytania, komentarze. Jeżeli się spodobała, to łapeczka w górę. Bardzo będzie mi miło. No i zapraszam Ciebie na moje live'y na Twitch TV, na Dimis. Tam siedzę 4 do 5 razy w tygodniu. Tam możesz mnie złapać. Również zapraszam do followowania. To dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i do następnego strzałeczka. Cześć. Boom!